Here you are. Cześć wam dzisiaj, jest wiz i Witam was w grze, która nazywa się Weathering Waves. z o tym samym tytule. <grym> Krótszy kawa jak dzisiejszy odcinek będzie dziwny ze względu na to, że będę gadał o rzeczach związanych bezpośrednio z wówą z researchu, którego nie robiłem do WUV. W sumie poprawdzie to robiłem go do co jest grane i do Genshina ewentualnie. Ale obie te gry w sensie Genshin i WuWa pochodzą z Chin. Więc badanie jest na temat tamtego rynku, tamtych graczy, tak zwanych inceli i naokoło. Próbuję rozgryzać to czy znaczy czytam parę artykułów, rzeczy na... na tak bardzo, bardzo na około. zastanawiając się dlaczego jesteśmy w takiej sytuacji w jakiej jesteśmy i natrafiłem na bardzo ciekawe rozkminy od Chińczyków na temat tego co się dzieje inaczej od Chińczyków, którzy migrowali do Ameryki i mieszkają tam kilka do kilkunastu lat, patrzą na to, co się dzieje u nich w krainie rodzinnej, mają tam dalej rodzinę, mają tam dalej bliskich, bywają w Chinach, albo przynajmniej są na bieżąco z tym, co się tam dzieje i jak patrzą na całą tą sytuację, czyli to są raczej ludzie młodzi, patrzący na Chiny z perspektywy, no, my też gramy w gierki, też gramy w Genshin, też gramy w WW, też gramy w to wszystko naokoło, więc zaraz przechodząc do tego, krótszy kawałek widza dzisiaj jest. Przepraszam, ten odcinek powstaje tego samego dnia, to wczorajszy odcinek, bo z waszej perspektywy wczoraj cały dzień będę fizycznie pracował rozjazd, rozjazdach, właśnie się dowiedziałem, że będę znacznie dłużej i więcej godzin, więc nie będę w stanie przygotować tego odcinka w panice siadam i to co rozgryzałem przed chwilą Złożę z tego odcinek. No i oczywiście lecimy na grzybobranie grzybiarze i grzybiareczki. Mam nadzieję, że trafienia będziecie mieli bardzo ładne. I przy okazji chyba nie będzie streama z rolowania w WoW-ie, bo zainteresowanych osób do rolowania nie ma wystarczająco dużo i w Honka starej też najprawdopodobniej poza tymi osobami, które koniecznie chciały, żeby był stream, które są dwie, to, to chyba, chyba nam się nie uda złożyć ani jednego, ani drugiego streama, co mi prywatnie jest bardzo na rękę, bo widzicie krótszy kawałek widzę jest z każdej strony, więc przeskoczmy do systemu Pity in real life. Tak nazwałem tego timestampa sobie w scenariuszu, zobaczymy jak on trafi na odcinek, ale jest ciekawa sytuacja odnosząca się do facetów i do babek w chinach, i dlaczego gry wyglądają w ten sposób i dlaczego mamy do czynienia z tym, co mamy do czynienia. Więc najpierw zacznijmy od toksycznej strony z facetami, potem przejdziemy do toksycznej strony z kobietami, a zatrzymamy się na stwierdzeniu, że to jest przerażające, bo lecimy dokładnie w tą samą stronę. Więc jeżeli chodzi o facetów, to sytuacja w chinach jest taka, jeżeli dobrze rozumiem i te głosy, które wyłapałem z forów, z artykułów i z całej reszty. Sytuacja jest taka, że spora część obecnego. Społeczeństwa czuje się wykluczona ze względu na no, bardzo niską dzietność od strony kobiet, więc statystycznie jest więcej facetów niż gdziekolwiek indziej na świecie względem kobiet, co oznacza, że nie są w stanie znaleźć partnerki, więc zaczynają szukać w świecie wirtualnym. Do tego zaraz też przejdziemy od strony toksycznej kobiet. Ja, jak to tam ten, nie jestem specjalistą w temacie, po prostu dzielę się ciekawostkami znalezionymi w internecie, żeby nie było. Nie jestem specem z tego tematu. A więc mamy sytuację taką, że gierki gacza, takie jak mają te wszystkie systemy przy rolowaniu, które są w Chinach traktowane przez niektóre środowiska dosłownie jak randkowanie, ale dokładnie jak randkowanie. Naciskacie F3, widzicie śliczną panienkę przy barze i podbijacie do niej z każdym ten pulem, czy może złapiecie jej zainteresowanie, czy nie. I. To jest z jednej strony prześmiewczo traktowane tak, że no, te gry powstają, żeby zastąpić młodym mężczyznom, chłopcom, whatever, to randkowanie właśnie z realnego świata. Z drugiej strony to są też rzeczy przenoszone z gier do realnego świata w drugą stronę, więc młodzi mężczyźni postrzegają randkowanie na zasadzie takiej, że jak wpakują w to wystarczająco dużo hajsu, to może wygrają, może przegrają, ale później jest system Pity. Czyli pity litość, <noise> to bardzo brutalnie w tym momencie brzmi, którego w realu nie ma, nie? Więc tu się pojawia bardzo dziwne zagranie, takie od strony no, połączenia gry z rzeczywistością, że ten język, te elementy, które my tutaj mamy, są przez niektórych traktowane jako coś przenoszone do świata rzeczywistego, do randkowania prawdziwego, i część ludzi oczekuje, że świat. To co nas otacza, działa w ten sam sposób, w który działają kwantyfikowalne, zerojedynkowe, binarne gry, nie? Więc tu jest albo traficie, albo nie traficie, jest konkretna procentowa szansa na wygraną. Jeżeli przegracie, to ta szansa wzrasta z każdym rolkiem i tak dalej, i tak dalej, i w końcu trafiacie na Hard Pity. Jeżeli na Hard Pity przegracie 50-50, to następne jest gwarantowane, a gwarantowanego w tym świecie nie ma, więc... System randkowania dla facetów od tej strony stał się bardzo toksyczny, bo spora część społeczności grupy męskiej totalnie nie rozumie na czym polegają relacje międzyludzkie, bo są wychowani przez społeczeństwo uzależnione od gier gacza. <laughs> więc mają przerąbanet. No i do tego są, tworzą patologie w drugą stronę, są krzywdzący względem kobiet, więc nie będziemy się na tym rozwodzili, ale żeby nie było, nie umniejszam, zdaję sobie z tego sprawę, że to jest toksik w drugą stronę w ciu. Więc teraz przeskoczmy, jak to wygląda z przeciwnego kierunku tego, co tam ma miejsce. I w Chinach jest coś, co u nas można porównać do księżniczek Disneya, które to w Polsce nie występują aż tak bardzo mocno, ale ogólnie, globalnie jest to pojęcie mocno rozpoznawalne, może się z nim zetknęliście, czyli mówimy o generacji kobiet wychowanych na bajkach Disneya, które swój światopogląd wyrabiały sobie przez pryzmat bajek z księżniczkami Disneya właśnie. Czyli nie wiem, czy je zauważyliście, akurat to mieliśmy na Pedagogice i na wielu innych różnych tych z filmem związanych w studiach też to było, więc to jest mega rozpracowane psychologicznie, że bajki dla chłopców są zazwyczaj robione ala, że jest jakiś bohater, ale jest też grupa bohaterów. MCU najlepszym przykładem, ale jakakolwiek inna bajka, Teen Titans wcześniej, Power Rangersi, cokolwiek. Każdy chłopak chce być super hiper osom, awesome, ale ma świadomość, że musi działać w grupie i funkcjonować w grupie, bo w grupie mogą pokonać większe zagrożenie. Jeżeli chodzi o dziewczynki, nie, jest jedna, jest tylko jedna, jedyna, każda inna stanowi konkurencję i ona jest tą prawdziwą księżniczką, i jej się należy ten książę, który przyjedzie na białym koniu i ją uratuje. Przez co wyrobiło się w sporej części społeczności, szczególnie tej, która żyje marzeniami i bajkami, bardzo długo takie poczucie, że ten książę nadjedzie i on będzie najlepszy ze wszystkich i on ją uratuje, i ona właściwie jedyne co musi robić, to czekać. Więc u nas to jest problemem i to jest bardzo dużo. Problem, szczególnie że do tej pory większość tych tworów popkultury dla młodszych dzierlatek jest tworzona na tą nutę. Nie, że dziewczynki też muszą stworzyć swój team i współpracować, kooperować, tylko nie, 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 ona jest ta jedna, jedyna, jest ta specjalna i jest ta wyjątkowa i... no. Więc to my mamy, to jest nasz problem. W Chinach jest z kolei inny problem, czyli postrzeganie tego, że facet musi przyjść z odpowiednim pakietem, jeszcze bardziej niż u nas. U nich ten pakiet to jest posiada własny dom, ewentualnie mieszkanie, ma wystarczająco wysoki wzrost, jeszcze bardziej niż u nas. U nich to jest średnia 1,80m, u nas to też jest jest średnio około 1,80 m, Chińczycy są troszeczkę niżsi. Odpowiednie zarobki do tego, wygląd i tak dalej, i tak dalej, pełny pakiet musi być. Co oznacza, że w Chinach, jeżeli dobrze rozumiem to, co przed chwilą czytałem, jest cały system wspomagania samotnych kobiet, co oznacza, że w większości kobiet bardziej opłaca się być samotnymi do końca życia niż znaleźć faceta, który jest poniżej ich wymagań, a wymagania mają przez ich media wyrobione bardzo, bardzo, bardzo wysokie. Co oznacza, że w społeczeństwie, gdzie jest. Więcej facetów niż kobiet, co jest globalnie ewenementem, mają jeszcze do tego sytuację, w której kobiety mogą sobie pozwolić na zlanie facetów wszystkich, jeżeli nie mieszczą się w 10 góra a 20% najlepszych z najlepszych. Jak ja to czytam, to jest takie, w tym momencie nie dziwię się, że powstał ten cały system gacza gierek i jest to całe polowanie na waifu z każdej strony, bo oni mają tam taki toksik, że głowa jest mała i szczerze powiedziawszy mega się cieszę, że w tak uprzywilejowanym miejscu na świecie przyszło mi żyć, urodzić się. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, więc wszystko co tutaj widzicie w WWE jest związane z tym, w sumie na dobrą sprawę, znaczy troszkę zaokrąglam w górę, no zdajecie sobie sprawę, nie? Ale jest to związane z faktem, że z perspektywy kobiet w Chinach randkowanie polega na tym, że jeżeli nie mieścicie się w top 10 społeczności męskiej, to nie ma w ogóle dla ciebie żadnych, żadnych, żadnych szans z perspektywy kobiety. Nie istniejesz więc, a... Um, welcome wife, welcome wife w grze. Robię sobie notatki teraz z tych, tych, tych rzeczy, które czytam, jest takie... To jest chore, jeżeli ktoś naprawdę nie wyolbrzymia, zapewne też wyolbrzymia nie jest, jeżeli wejdziecie u nas na redpillowe strony, to też podobne historie pewnie będą, ale mam wrażenie, że nie aż tak. Mam wrażenie, że nie aż tak, więc zostawiam was z tą myślą, że wszystkie te dziwne rzeczy, które nam się tutaj wydają, a kolejna laska od razu sympi do głównego bohatera, bohaterki whatever, jest to dziwne i bardzo nietypowe i znowu ci chińscy incele krzyczą, żeby nie było żadnych grywalnych facetów. Różne dziwne akcje się dzieją naokoło. To jest związane bezpośrednio z ich smutną, codzienną rzecz. Nie to, żebym ich bronił, bo. Ale po prostu mówię co znalazłem i teoretycznie jak jest, jeżeli znalezione przeze mnie informacje są poprawne. Więc przeskoczmy do uwaga. Spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przypada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z te informacje muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc ludziska mamy informacje, ja ją wrzucam na razie na spekulacje i spoilery, bo nie udało mi się tego klepnąć, ale z tego co słyszę, jest to już oficjalnie potwierdzone w języku chińskim przez Kuro w podsumowaniu eventów na kolejną połowę, czyli czterogwiazdkowa rezonatorka juhu, będzie do złapania z Afterglow Coral Store w aktualizacji 1.4, więc będzie do przygarnięcia, tak jak było wcześniej spekulowane i było mówione, że ona może będzie do złapania z Afriko, ale w momencie, gdzie jest ten Afterglow Coral, aha, czyli stąd będzie do złapania w aktualizacji 1.4, w 1.4 będzie tutaj na rotacji, a potem będzie... Aha, czyli jeżeli odłożycie sobie 55 tych korali fioletowych, to możecie sobie kupić jedną sztukę i w aktualizacji 14 ona tam jest, ale po aktualizacji 14 znika. Dobrze. Kuma, Czyli mamy tutaj potwierdzenie, że... Ta bohaterka, która będzie teraz na nadchodzącym banerze i do złapania, jest w następnej rotacji. Z tego co rozumiem, jest to oficjalnie potwierdzone, nie znalazłem własną ręcznie, ale tak jak mówię, jestem bardzo w locie i w rozsypce, więc dlatego tylko dlatego to jest na spekulacjach i spoilerach, bo teoretycznie to już jest klepnięte info. Druga informacja jest taka, że jeżeli chodzi o język chiński i tłumaczenie tego, co jest na becie, to są bardzo duże zmiany, więc kontrowersyjne stwierdzenia są w tym momencie zamieniane, na przykład ten breeding, o którym była mowa odnośnie kameli i jej ataków, jest zmieniany na burgeoning Bear Joning. Be zaraz w momencie wrzucimy to w translator i wam powiem co to niby ma oznaczać rozwijający się pączkować puścić pędy, okej, okay. i to nie ma dwuznacznego podkładu w tym momencie więc przestaje być kontrowersyjne więc to z czego się nabijaliśmy to o czym gadaliśmy i to o czym niektórzy mi napierdzielali w komentarzach, że jest mega problematyczne, zostało w tym momencie zmienione, bo było na tyle sugestywne, że Kuro stwierdziło, że nie ma co ryzykować dostania pułapkach w niektórych krajach za taką formę tłumaczenia więc idą z czymś innym. Jak dla mnie jest ok, ale to nie jest jedyne, co zmieniają, z tego co rozumiem. Mnóstwo rzeczy związanych z kamelią, i nie tylko, zostało zmienione. Na razie jest miejsce na placeholder, ale nic tam nie jest wstawione, więc są znaki zapytania. Kwadraciki, boksy. nie ma poprawnych tłumaczeń, bo jeszcze nie wymyślili, jak to przetłumaczyć. Wiedzą tylko, co muszą zmienić, więc zmiana z tej strony poleciała. Inktober, ludziska Inktober, zielona lista. Zajrzyjcie, co tam fajnego zostało poczynionego. Nie wiem, czy odcinek z na będzie relatywnie na bieżąco, czy totalnie nie. Wiem, że w rozsypce czasowej będę, więc nie mam pomysłu, co mogę zrobić z gęszlinem, ale nie mam siły nagrywać dzisiaj kolejnego odcinka z gęszlina, bo już jest 20 z hakiem. Nie dam rady po prostu. Miosóweczka jest z randomixa, właściwie nie ruszyłem się od wczorajszego nagrania z miejsca, nie to, żebym nie robił nic, po prostu nagrywam parę godzin później i jeszcze nie zacząłem się zabierać za Deli, więc miał jest z randomiksa. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Jeśli mogę wasza magia jest potężna, jesteście osobą. Jeśli arcy mogę wasza magia jest potężna, jesteście arcy osobą. Jeśli si twitter ocie, wasza magia jest twitter potężna, jesteście twitcher osobą. I na Twitchu widzimy się przy najbliższej okazji, która raczej nie pojawi się na generale. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc jeśli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę. A jeżeli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę Wam miłego dnia, dobrego dnia i świetnych Gwiazdkowych rolek, i niech rowerek Aranji Wam sprzyja. Miłego do następnego i hej! Znowu powiedziałem złą formułkę na koniec, i musiałem się poprawiać, musiałem się.